Hejka kochani, mam na imię Natalia i zapraszam Was na pierwszego Vlogmasa. Nagrywam z auta, odjechałam kawałek od domu. Piotrek wie, że jadę do Palmy, czyli do stolicy Majorki, ale nie wie po co. Wie, że to będzie dla niego jakaś tam niespodzianka, aczkolwiek no niewiele więcej wie, a ja tak naprawdę jadę 60 km w jedną stronę, żeby kupić mu spersonalizowany kalendarz adwentowy. Będę sobie robiła mu jakieś tam prezenty. U mnie w domu nie było takiej tradycji za bardzo. Moja babcia ewentualnie przynosiła nam kalendarz adwentowy, taki wiecie, z czekoladkami i my to zjadaliśmy w jeden dzień. Pewnie u Was też tak było, także mam nadzieję, że rozpocznę u nas taką mini tradycję i teraz co roku będziemy sobie coś takiego robić, bo to jest mega fajny prezent, uważam, to jest mega słodkie. Mam nadzieję, że Piotrkowi się spodoba, mam w planach kupować mu i mało jakieś tam większe prezenty na te 24 dni i też będzie 24 vlogi na moim kanale, także zapraszam Was do oglądania, będą one codziennie, jak na Vlogmasy przystało, od 1 do 24. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, jest to taki mój mały powrót, no mam nadzieję, że będzie się dobrze oglądało. Idziemy też do Palmy, do stolicy i mam nadzieję, że pokażę Wam, jak wygląda jeszcze to centrum handlowe. Powinno być już nieco przyozdobione i mam nadzieję, że takie będzie. No i mam nadzieję, że w Starbucksie będzie to słynne pumpkin ice latte, czy tam jakieś, bo szczerze mówiąc nigdy tego nie piłam i zawsze jak przyjeżdżam do Polski, to już tego nie ma. A tutaj Starbucks jedyny jest w Palmie. Także jedziemy i dziękuję za oglądanie. Już jesteśmy. Fajnie pada, ale nie tak bardzo jak na wschodzie u nas. Także idziemy na shopping. Jak widać, ozdób jeszcze jednak nie ma i to jest mega dziwne, bo mamy listopad. W tamtym roku ozdoby już były, także nie wiem, o co chodzi. Jak będziecie kiedyś na Majorce, to polecam Wam właśnie Santo Cristo. To są takie lokalne smaczki, są też właśnie fajnie. Jesteśmy już w aucie. Kupiłam sobie, słuchajcie, to jest w ogóle donut i croissant z kremem z pistacji. Ogólnie na tą chwilę nie jestem głodna i jeszcze w ogóle muszę sprawdzić, czy to jest ciepłe. Nie jest ciepłe, ale jest świeże. Jestem mega tego ciekawa. 4,50, także super tanio nie jest, ale może być smaczne. Słuchajcie, stoję u kogoś tam pod domem przy Kalamorlanda. Zabieram Was zaraz na spacer, bo świeci piękne słońce i pokażę Wam, jak wygląda Kalamorlanda. Pamiętacie pewnie z początku tego filmu, że padał deszcz, jak jechałam na Majorkę do stolicy, a teraz świeci pięknie słoneczko, jestem w krótkim rękawku. Co prawda są fale, ale tak czy siak Wam pokażę, jak to wygląda w połowie listopada na Majorce. Porównacie sobie do tego, jak to wygląda w... Nie wiem, czy powiedziałam w Polsce, czy na Majorce. W każdym razie porównacie sobie do tego, jaką macie pogodę u siebie w połowie listopada. Zaraz potem zapraszam Was na unboxing. Nie udało mi się kupić połowy rzeczy. Nie było w Starbucksie tej kawy, coś tam, jak tej dyniowej pumpkin spice. Nie było tego, kupiłam sobie jakąś tam inną. Kupiłam też kawkę do mielenia, także jestem zadowolona. Kupiłam tą świąteczną. Zresztą zaraz zobaczycie, pokażę Wam unboxing. Popakujemy to, mam połowę rzeczy, będę musiała resztę dokupić. Coś wymyślę. No niestety, nie mieli niektórych rzeczy w supermarkecie, w sklepach różnych, także no, zobaczymy, co tam ogarnę. Najważniejsze jest to, że cokolwiek w ogóle zrobię, także no lecimy. Zapraszam Was na Kalamorlanda, a potem na unboxing. Chciałam wysiąść, o zobaczcie, to jest jakiś kumpel, nie wiem, czy wyostrzy. Mam jakiegoś kumpla, nawet nie wiem, co to jest. Kim Ty jesteś? Ziomek, kim Ty jesteś? Zobaczcie, jaka piękna willa, uwielbiam, mam willa, no domek, ale no pięknie to wygląda. Pogodę mamy naprawdę przednią, tam zawsze chodzę na spacerki. A tutaj zatoczka Kalamorlanda, co prawda nie będę szła tam daleko, ale pogoda naprawdę robi dzisiaj robotkę. To jedna z moich ulubionych zatok, jeżeli będziecie kiedykolwiek na Majorce, na wschodzie, to bardzo Wam właśnie polecam Kalamorlanda. Możecie sobie zobaczyć u mnie na różnych rolkach, ale nie tylko. Tutaj na przykład, o tutaj macie naturalny basen, może mi się uda wstawić zdjęcie, jak to wygląda, jakie możecie sobie zrobić zdjęcie ewentualnie, a tak to wygląda. W połowie listopada. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda w środku. Pisznie. No i teraz robimy taste check. Siemano, tutaj taste check. Dobra, próbujemy. Ej, bardzo dobre. Niesamowite.
Bardzo dobra. Z takich pierdołek kupiłam sobie kolczyki, reniferki, w ogóle zaraz wam pokażę, bo one się ruszają. Suchy szampon, świeczki z Primarka i Christmas blend, czyli kawkę ze Starbucksa. Zobaczcie, im się nóżki ruszają, to jest takie cute. A jeżeli chodzi o te świeczki z Primarka, to one się dość długo świecą i naprawdę ładnie pachną, więc polecam. Znowu nie było waniliowych, które bardzo lubię, ale te też są ładne i one są tylko na święta. Zebraliśmy się jeszcze na hulajnogi, ja mam tutaj swoją. Lecimy na wycieczkę. Zobaczcie, jak plaża w Sakoma wygląda zimą. Zdjęli już parasole i leżaki. Totalne pustki. Wstawię wam może jakieś nagranie, jak to wygląda latem, żebyście mieli porównanie. Na święta w wielu supermarketach zobaczycie właśnie takie wielkie półki z turron, czyli z taką, można powiedzieć, chałwą. Idziemy do Carrefoura po kolejne zakupy. Witam ponownie, kochani. Tutaj wam chciałam pokazać taki mały update tego, co kupiłam dla Piotrka. Wyszedł z domu, nie wiem, czy zdąży to zapakować, raczej nie. Może następnym razem, może dopiero jak wrócimy z Polski. W każdym razie kupiłam mu po prostu kilka smaczków, też zapakujemy to na kilka dni. Tutaj w ogóle znalazłam coś takiego, to są takie mini płatki i na każdy dzień jest inny smak. Lion, Chocapic, Nesquik, tutaj też jest Chocapic, ale inny smak, jakiś crunch, cookie crisp i to po prostu zapakuję na 6 różnych dni, czyli każdego dnia będzie mógł spróbować innych płatków. Kupiłam Doritos, on bardzo je lubi i kupiłam salsę, której nigdy nie próbowaliśmy, więc podejrzewam, że będzie to smakowało albo będzie chociaż tam zadowolony, że spróbuje czegoś nowego. Dwie czekolady, tutaj jest Oreo, którą bardzo lubię, a tutaj jest karmelowa, bo on też ogólnie nie przepada za słodkimi rzeczami, dlatego ja zazwyczaj mu nie daję takich prezentów słodkich, no bo on woli jednak jakieś tam słone przekąski. Oczywiście paczka popcornu, tutaj mam orzeszki, to były jedyne, jakie wydawały się takie, no nie wiem, dość fajne, bo tak naprawdę najlepsze są ostre, ale też nie ma ich w Carrefourze. I kupiłam też napoje, które wydaje mi się, że będą mu smakowały. Monstera jabłkowego uwielbia. Takie soczki też bardzo lubi właśnie z ciemnych owoców. No i tutaj mam dwie różne fanty i taką Coca-Colę zero cukru i jakaś Future Inspired. Także zobaczymy. I na razie to są kolejne prezenty, które mu tutaj będę pakować. 16 listopada wyjechaliśmy już do Polski. Tutaj macie kilka kadrów z Wrocławia, mojego miasta. Bardzo mi się podobało. Był taki właśnie już zimowy, świąteczny klimat też w galeriach handlowych. Pokupowałam jeszcze kilka małych pierdołek dla Piotrka i będziemy to wszystko pakować. I 1 grudnia Piotrek już będzie rozpakowywał prezenty, co będzie na końcu każdego vlogmasa. Także do tego vlogmasa będę musiała jeszcze dograć jego reakcję na prezent. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Ja mam kalendarz adwentowy. No. I tu chyba jest pierwszy dzień. O Jezu, teraz znaleźć jedynkę. Jest o jest, dobra. To jest... To będzie bałwanek. Panie bałwanku. Anita? Choinka? Proszę wyjść. To z domek. Pan bałwanek. Tutaj czekaj, jest bałwanek. O jest. No, bałwanek, miałeś rację. Zanka, uśmietanka. I oto właśnie, a nie, jednak jest coś twardego tutaj. No, jestem ciekawa, co to jest. Mam to rozerwać? Fokus, tak, co to jest? Fokus, co to się dzieje? Masz, bardzo. Dawaj go. Aha, a jednak ja mam piżamkę, czyli wiedziałem, że to są ciuszki. Tak. Bardzo fajne. No, na pierwszy dzień, żeby się tak. Święta chodzić. Ja będę mógł spać sobie w tym nawet. Dokładnie. Zaraz zobaczycie moje zdjęcie, jak pięknie wygląda. Dobra, piżamka pasuje, powiem wam. Bałam się, bo to jest w ogóle M-ka, a Piotrek nosi L-ki. Albo XL-ki, ale to była naprawdę duża ta piżama. Jo, przykolicy, że... Okej. Kochani, to by było na tyle w tym vlogmasie. Zapraszam was na jutrzejszy odcinek.